Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, jeśli Chrystus nie mógł zgrzeszyć, jak zatem mógł być kuszony? Czyli święty, a jednak kuszony, a nie kuszony, a jednak święty. Jeśli Chrystus nie mógł zgrzeszyć, jak zatem mógł być kuszony? To prawda, że Pan Jezus Chrystus był kuszony. W Ewangeliach czytamy, że Chrystus był kuszony przez diabła, szatana, o czym czytamy w Marka, 1 rozdział, 13 werset na przykład. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 13 werset. I był tam na puszczy przez 40 dni, będąc kuszony od szatana i był ze zwierzętami i aniołowie służyli mu. Oznacza to, że szatan podsuwał mu pokusy. Ale chociaż szatan podsuwał mu pokusy, to nie było w Panu Jezusie niczego, co mogłoby odpowiedzieć, albo przyczepić się, albo uchwycić się na takie pokusy. Szatan nie znalazł żadnego przystępu, żadnego punktu zaczepienia. To właśnie pod tym względem różnią się od Pana Jezusa wszystkie inne osoby ludzkie. Jesteśmy skłonni odpowiedzieć na pokusy szatana i tymi pokusami są pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pycha życia. Czytamy o tym 1 Jana 2,16. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 16 werset. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Mamy ciało, w którym drzemie grzeszna natura. Mamy serce, w którym są nasiona każdego grzechu. Ale nie tak się miała sprawa z Chrystusem. Pan Jezus Chrystus, On musiał być kuszony, lecz nie po to, aby przekonać się, czy zgrzeszy, ale po to, aby ukazać Jego doskonałą świętość. Pan Jezus Chrystus był święty, a mimo to kuszony, a nie kuszony, a mimo to święty. Więc pytanie, jeśli Chrystus nie mógł zgrzeszyć, jak zatem mógł być kuszony? Ma krótką odpowiedź, że tak, to prawda, Pan Jezus Chrystus był kuszony. Dziękuję za uwagę.